zależało nam bardzo, żeby sprostać temu świętu z postawą na boisku i naszą grą, bo co z tego, że tu jest mnóstwo reflektorów, ogni i konfety, jeżeli byśmy zagrali słaby mecz i przegrali, dlatego cieszę się, że wygraliśmy. W ogóle chyba mamy bardzo dobrą pasę, bo jedynie Zaksa nas ostatnio ograła, a tak cały czas inkasujemy 3 punkty. I naprawdę jestem dzisiaj dumny z mojej drużyny i przeszczęśliwy, że wszystko wyszło tak, jak miało wyjść. No to jest jakby praca fizyczna, tak więc człowiek się męczy, ale to o to chodzi, żeby jakby być na tym boisku, zmęczyć się, spocić, wypróć z siebie wszystko, co da się tylko wypróć i na koniec wygrać, pokazując przy tym bardzo dobry styl. Tak więc no myślę, że nikt nie ma prawa tutaj narzekać, bo wakacje przyjdą prędzej czy później, a na razie robimy to, co mamy zrobić i jak wychodzi dobrze i wszyscy są zadowoleni dookoła, to jest super. To w sumie jakoś jeszcze to nie dociera do mnie, bo ja się bardziej skupiam na tym meczu i tak prawdę mówiąc, to już dzisiaj, jak to wszystkie te szampany poszły, to ja się zastanawiałem, momencik, my jeszcze jutro mecz gramy i to mnie interesuje, bo ja chcę zakończyć sportowo. Oczywiście to wszystkie te to otoczka jest fantastyczna, ale jeszcze jutro mecz gramy i ja na tym się skupiam. Na razie pierwszą połowę wygraliśmy, do końca meczu zostało jeszcze 45 minut, więc to trzeba być bardzo czujnym i skupionym. Boję się właśnie tego, że my troszeczkę tutaj, ta cała otoczka, troszkę nasze skupienie rozwali, ale no, tak trzeba było zrobić, zrobiliśmy to z pompą, a ja teraz chciałbym wygrać i po prostu zwycięzcą zakończyć ten sezon. Przede wszystkim wygraliśmy, bo jednak to był mecz pożegnalny, ale też o zwycięstwo, to 9. miejsce. No i wspaniała ceremonia po meczu, naprawdę ja sam się wzruszyłem, widziałem Paweł. Chyba też był przeszczęśliwy i no wyszło wszystko tak, że lepiej nie dałoby rady, prawda? No to mogę sobie dopisać kolejnego wielkiego siatkarza, który kończy przy mnie na boisku, bo 3 lata temu Stefan Antiga kończył w Bełchatowie i też wtedy byłem na boisku. Teraz Paweł Zagumny. Naprawdę super show, dziękuję bardzo Politechnice za tak wspaniałe pożegnanie. Przygotowywałem się już do tego momentu dobry rok, więc u mnie łez nie było, ale być może z czasem się pojawią. Rzeczywiście zrobiliśmy coś, co ma być wzorem do naśladowania, ale nie tylko dlatego, że robimy to na każdym meczu. Ten mecz był wyjątkowy, ponieważ był to mecz wielkiego człowieka, czyli Pawła Zagumnego, ostatni mecz i mam nadzieję, że jego organizacją, poziomem organizacji dorównaliśmy do tego, co Paweł osiągnął. W przyszłym roku, jeżeli my zagramy przeciwko sobie, to ten mecz nie będzie takim normalnym meczem, będę chciał jeszcze bardziej wygrać. Ale to jest po prostu dlatego, że tutaj z miłością spędziłem czas. No. Ja dziękuję Kubie za to, że mnie chciał tutaj w Politechnice. Mam takie prywatnie takie wrażenie, że mentalnie i fizycznie odżyłem w tej drużynie, w dużej mierze dzięki niemu.